Cześć kochani, to ja Wojtek Pietraszek, rockday.pl. Zajmujemy się dzisiejszym tematem, rozgrzewaniem rąk na sucho. To być może gdzieś tam pewnie poruszałem może ten temat przy okazji różnych filmów, tam pokątnie może coś przemycałem z tego. Tutaj postanowiłem zrobić osobną lekcję mówiącą właśnie o rozgrzewaniu rąk, o rozciąganiu rąk, o ćwiczeniu rąk bez gitary. No bardzo ważna i istotna kwestia. O co tutaj chodzi? No generalnie, prawda, mamy rączunki, prawda, rączki, no i teraz co? Grając na gitarze mamy układ tych rąk w konkretnych jakichś pozycjach i w konkretnym zakresie, prawda, poruszamy nadgarstkami całymi, prawda, nadgarstek, bo swoją drogą palca, swoją drogą jeszcze tutaj manewrowanie nadgarstkiem. Tak samo tutaj. Również chodzi, prawda, o całe przedramiona, no też one pracują, też jakoś w jakiś sposób, prawda, manipulujemy tutaj tymi elementami, prawda, rąk, tymi częściami rąk. No i teraz kwestia jest taka, żeby sobie zrobić w ten sposób, za każdym razem, może nawet nie za każdym razem przed graniem, albo może codziennie spróbować sobie zrobić taki zestaw ćwiczeń polegający na rozciąganiu właśnie rąk. No swoją drogą takie ćwiczenie w stylu jakieś takie rozciąganie tutaj też tych stawów, prawda, sobie mniej więcej jakoś mieć je rozciągnięte, to jest bardzo ważne. Same rozciągnięcie tutaj stawu łokciowego, też żeby troszeczkę go poruszać, prawda, tymi mięśniami. No, bardzo by się tutaj przydały też na przykład jakieś ciężarki, żeby troszeczkę te ręce sobie wzmocnić, żeby nie były takie, jakby wychodzimy, prawda, z życia codziennego i po prostu te ręce takie mamy, jakie mamy, prawda, do normalnych czynności takich domowych, szkolnych czy tam w pracy, tylko po prostu te ręce troszeczkę sobie jednak wzmocnić, oczywiście nie być przekoksem, żeby tutaj nagle taka, prawda, buła taka wystaje i po prostu nie damy rady w ogóle chwycić gitary, bo nagle tutaj takie buły nam wyłażą, nie? Generalnie chodzi o to, żeby te ręce były troszeczkę bardziej wyćwiczone. Czyli tak, pierwsza rzecz byłaby fajnie, gdybyśmy z tymi ciężarkami nawet coś porobili, ewentualnie w ogóle bez niczego, po prostu sobie porobić, żeby wyćwiczyć te stawy, żeby one po prostu były w miarę rozruszane. Teraz przechodzimy do nadgarstka. No tutaj jest cały zestaw ćwiczeń. Ja sobie tylko zdejmę zegarek. Tutaj mamy cały zestaw ćwiczeń. Pierwsze ćwiczenie byłoby takie, że po prostu mamy nadgarstek, zamykamy sobie tę, prawda, rękę i robimy takie ruchy wokół tego nadgarstka. Staramy się po prostu kręcić tą ręką naokoło. O, takie ruchy, prawda? Zamkniętą ręką, o, coś takiego. Wtedy czujemy tutaj, jak się nam te wszystkie ścięgna rozciągają. Ja tutaj czuję po prostu, jak mi się one, jak one tutaj pracują. O, w jedną stronę, prawda? Coś takiego zrobimy ileś tam powtórzeń. Najlepiej zacząć od małej ilości powtórzeń, powiedzmy tam z 10, 20, a później sobie to zwiększać oczywiście. No i tak, w jedną stronę, w drugą stronę, naturalnie też, można też z otwartą ręką, też inaczej zupełnie pracuję, zupełnie na przykład teraz czuję w innym miejscu, mi się tam naciągają ścięgna, czy tutaj jakieś elementy stawu. Oczywiście nie przyginać, żeby nie połamać sobie ręki, nie? Robić tak w miarę luźno, nie na maksa. Pamiętajcie, nie na maksa, żeby sobie nie pouszkadzać ręki, nie? Po prostu tak, żeby w miarę to poczuć i w miarę zasięgu tej ręki to porobić. Oczywiście drugą ręką też. Te wszystkie rzeczy do drugiej ręki też się dotyczą. Naturalnie. Pamiętajcie o tym. Czyli te wszystkie właśnie kręciołki takie, prawda? Możemy dwoma rękoma naraz. Możemy różne te systemy sobie wymyślać. To jest bardzo ważne. Naprawdę to jest bardzo istotne i rezultaty tych ćwiczeń poznacie dosyć szybko, bo to nawet nie o to chodzi. O rany, jak ja tą gitarę super trzymam. To nawet nie o to chodzi. O to chodzi, że te ręce są sprawniejsze też dzięki temu, że są rozruszane, że te mięśnie są rozgrzane. Więc dlatego warto sobie zrobić chociażby 5 minut takich różnych kręciołków przed samym graniem, ale nie, że na przykład nie ćwiczyć, powiedzmy pół godziny przed graniem, bo to wtedy ręce wymęczymy i wtedy ciężko będzie nam się grać. Wtedy wręcz zablokujemy te ręce, więc przed graniem sobie ćwiczymy tylko kilka minut, rozgryweczkę taką i bierzemy gitarę i tam robimy jakieś zestawy ćwiczeń. Druga wersja tego kręcenia to jest coś takiego, że łapiemy sobie tą drugą ręką i teraz próbujemy sobie robić te ruchy okrężne, czyli troszeczkę jakby usztywniamy tutaj ten staw i troszeczkę go wysilamy bardziej, żeby w każdą teraz stronę, którą próbuję odchylić, to mam pewną blokadę, no nie? I teraz sobie troszeczkę musi ta dłoń
się wysilić, żeby tą blokadę spróbować pokonać. Bo normalnie sięgnę tak, a jak to złapię, to jest... O! Jak zabiorę, tak to wygląda, prawda? O, coś takiego. Więc to jest jakby dodatkowy taki stopień trudności. O, żeby tak robić w jedną i w drugą stronę. No, to, czyli widzicie, przeszliśmy teraz do nadgarstków jednej i drugiej ręki. Teraz to zostaje nam paluszki. paluszki. Tak, paluszki. No, z paluszkami to jest już taka zupełnie inna historia. No bo tutaj na przykład ja z doświadczenia akurat mogę powiedzieć, oczywiście jacyś znawcy się znajdą i powiedzą, że o czym my tu w ogóle rozmawiamy, w ogóle będą tutaj oburzeni, ale z tego co ja widzę, co widzę po znajomych, po uczniach, po wszystkich, z którymi mam styczność, którzy grają na gitarze, to dużo osób po prostu ćwiczy te rzeczy, które mówię, czy nawet też ode mnie się uczą. Na przykład, właśnie, jeśli chodzi o paluszki, dobra, już teraz przechodzimy do sedna sprawy. W tej ręce no zwykle trzymamy piórka, prawda, i tutaj jakieś takie bajery sobie smyramy, a w tej ręce, prawda, no co, zależy nam na też rozstawie tych palców, prawda, żeby troszeczkę nam sięgnąć tam pierwszy, czwarty próg, pierwszy, piąty, pierwszy, szósty, żeby dosięgnąć. Więc ja robiłem taki zestaw ćwiczeń, że po prostu sobie tą prawą ręką rozciągałem palce. Rozciągałem sobie, zwiększałem sobie rozstaw, o na przykład robiłem coś takiego, delikatnie oczywiście, żeby sobie nie porozrywać, nie poniszczyć nic, bo to byłoby tragedia. Po prostu zwiększać stopniowo sobie, rozchylać, o ja nawet robiłem tak, że kciukiem i o tak, tak jest łatwiej, bo na przykład tymi palcami nie mam znowu tak siły, prawda, żeby tymi tak rozciągnąć, żeby były szerzej, prawda, żeby tymi były, żeby było szerzej niż tymi. No generalnie i tak mam szersze troszeczkę tutaj, jak sobie tak złapię, mam szersze i bardziej rozciągliwe, więc po prostu sobie rozciągałem o czymś takim, po prostu o, tak, widzicie, nie? Każdy z tych palców sobie stopniowo próbowałem rozciągnąć, o. Stąd na przykład mam tak, że jak sobie rozstawię palce, to widzicie, to jest palec lewej ręki, a to jest palec prawej, on nawet nie potrafi się za bardzo zginać i popatrzcie jaka jest różnica w rozstawie, nawet o ile bardziej ten palec jest rozszerzony, generalnie łatwiej dosięgnąć progów. Czyli widzicie, to jest normalne, to faktycznie jest namacalne, to nie jest tylko takie śpieprzenie o rozciąganiu palców, to jest faktycznie widać efekty tego i no, wynikają one z tego z samego grania, z ćwiczenia, więc to wszystko naraz się składa na to rozciągnięcie palców. Jest jeszcze sposób, w jaki niektórzy rozciągają palce, to jest wsadzanie po prostu nakrętek po jakichś napojach, prawda, że sobie wstawiają, powiedzmy tam kilka sobie wsadzają między palce i sobie tak powiedzmy nie wiem, chodzą, czy tam parę minut trzymają po jakichś napoju, nie wiem, to jest jakiś tymbark, można byłoby na przykład też jakiś inny, na przykład, nie wiem, co tu mam, o, po jakimś Mlekpol, to już jest większe, o. Hardkorowe. To można powiedzieć troszeczkę jako ciekawostka. Możecie też sobie w ten sposób takie nakrętki wsadzać. Aczkolwiek mi się wydaje, że lepszy sposób to jest właśnie taki po prostu rozciąganie palców w ten sposób. Czyli jakby rozciągamy go mimo wszystko, bo nakrętka do jakiegoś poziomu powiedzmy nam te palce rozciągnie i koniec. A tu chodzi o to, żeby tą progresję w górę, prawda? Czyli po prostu rozciągać jak najbardziej, jakby z czasem po prostu coraz bardziej, a nakrętki po prostu tylko powodują, że mamy do pewnego poziomu. No oczywiście takie ćwiczenia też warto robić, tak jak to mówię, z paluszkami. Ćwiczenia następne, to byłyby takie ćwiczenia, oczywiście z tymi nakrętkami tu też można było próbować, aczkolwiek ta ręka zupełnie inną funkcję spełnia, więc właściwie tu niekoniecznie. Tutaj warto też mieć te palce mniej więcej rozruszane, żeby prawda, umieć szybko nimi przebierać, jak gramy jakieś, prawda, fingerstylem czy jakieś takie balady, więc to też jest ważne. Ale skupiając się jeszcze znowu na lewej ręce, aczkolwiek to może dotyczyć też oczywiście dwóch, że na przykład powiedzmy zaciskamy, nachylamy każdy z palców osobno, żeby spróbować na przykład jak najbliżej dotknąć o jednym palcem, jak najbliżej dotknąć tutaj palca, jak najbliżej siebie dotknąć, o tak można powiedzieć. To jest jeden sposób. Drugi sposób to był taki jak najdalej dotknąć, po prostu spróbować jak najdalej dosięgnąć do nadgarstka każdym
palcem spróbować sobie podosięgać. To też jest ważne ćwiczenie, na przykład tutaj od razu czuć, że te palce się troszeczkę tutaj rozciągają. Też jest ważne, bardzo ważne ćwiczenie. Inne ćwiczenia z kolei to są też takie, że na przykład o rozciąganie, delikatne rozciąganie palca do góry. O, czuć od razu, że tutaj się bardziej naciąga. Niektóre osoby, które uczę, to robią tak, że ten palce potrafił tak zrobić, prawda, odchylić w ten sposób, to powiedzmy nie do końca może to jest jakiś taki zdrowy objaw. To są, prawda, jakieś dolegliwości stawów, czy jakieś takie, niektórzy mają takie bariery, mogą zrobić. No ale oczywiście tu mówimy o takim momencie, że po prostu czujemy, że rozciągamy, prawda, ja nie dam rady zrobić tak dalej, więc po prostu to jest moment mój, który, o, już dalej nie dam rady. Czyli po prostu sobie każdy z tych palców po parę razy tak ponaciągać. Trzeba wspomóc jednak, no bo nie damy rady tych palców samych pociągnąć bardziej, nie? O, coś takiego. W tej ręce też można troszeczkę sobie te palce porozciągać. Kolejna rzecz, którą już podczas samego grania warto używać, co się bardzo przydaje, i to nie jest tylko szpan albo do ocierania potu, prawda? Jak się strasznie napracowałem, o Matko Święta. Jak straszliwie się upociłem. Tutaj właśnie takie fruteczki na ręce. Generalnie chodzi o to, że one swoją drogą spełniają funkcję, prawda, ocieracza potu, spełniają funkcję szpanerską, spełniają funkcję taką, że mianowicie po prostu one troszeczkę tutaj nam to opatulają tą rękę i to też sprawia, że ogrzewają drobinkę te mięśnie, które tutaj są odpowiedzialne też za ruchy nadgarstka, ruchy rąk. Troszeczkę ogrzewają i generalnie ja zauważam, że mi się po prostu lepiej gra w tych frotkach. One też swoją drogą troszeczkę tą rękę uciskają, oczywiście nie przyduszają ją, tylko po prostu uciskają w takim pozytywnym znaczeniu, takim bardziej stymulującym, że po prostu czuć, że te nadgarstki tutaj są jakoś troszeczkę usztywnione. Oczywiście, no, nawet jak zrobimy tak, to nie będzie tragedii jakiejś, tylko może nam się gorzej grać, bo na przykład palm muting sobie nie zrobimy teraz, jak mamy tak frotkę. Ja akurat robię tak, że mam na przykład frotkę troszeczkę bardziej, ponieważ jak sobie gram, to wtedy tu ocieram, zamiast gołą ręką, to ocieram frotką o korpus i dzięki temu na przykład mi jest wygodniej, po prostu ślizga mi się ręka. Jak mam gołą rękę, to po prostu ona się zatrzymuje na korpusie i no i mi ciągnie tutaj, skóra mi ciągnie, mi to troszeczkę drażni. No oczywiście nie wszyscy mają ten problem, więc takie frotki to jest fajna sprawa i gram już z frotkami z 10 lat, więc właściwie no żyję, nic mi się nie stało. Druga rzecz, no to są już takie też przyrządy, to na pewno już widzieliście, no w stylu Vary Gripa na przykład. No to już widzieliście w moim filmie jednym, drugim, trzecim, czwartym. Taki tutaj Powerball. Też bardzo, bardzo przydatne rzeczy. Właśnie ten Powerball jest dokładnie do rozciągania właśnie tutaj tych nadgarstka naokoło. Tylko że tutaj dodatkowo jest właśnie ta funkcja, że mamy, obejmujemy jeszcze, prawda, przyrząd. Tu mamy tak, że mamy rękę taką zamkniętą lub otwartą. A tutaj mamy tak, że jednak trzymamy coś w tej ręce, więc to jest jakby dodatkowa taka stymulacja dla ręki, to rozpędzenie tego. No, Vary Grip oczywiście też jest bardzo przydatne, tylko to już jest nie podczas grania, to jest znowu można było się cofnąć do tego parę minut wcześniej, czyli do tego, co jak rozgrzewać ręce przed grzaniem. No oczywiście te różne, oczywiście motywy z naciskaniem. Dodatkową zaletą właśnie samego Vary Gripu jest to, bo jeszcze mamy właśnie taki problem, że mamy ten kciuk, który czasem jak trzymamy akordy, to tutaj mięśnie kciuka nam troszeczkę tak sztywnieją, no boli ręka, prawda? Spróbujcie sobie pograć długo, grając akordy barowe w różnych miejscach, prawda? Przesuwając cały czas, trzymając ten chwyt barowy. Po jakimś czasie zaczyna tutaj mięśnie zaczynają boleć i wręcz nie ma się siły, nie ma się no, chwytu po prostu, nie da się złapać akordów, ponieważ na tyle bolą te mięśnie. I tutaj z pomocą nam przychodzi właśnie też Vary Grip, że można zrobić to tak, że po prostu łapać, o tak, że po prostu kciukiem sobie dociskać, albo tak sobie można robić. Kciukiem po prostu ćwiczymy dociskanie. O, można skonfrontować, można pierwszy palec z kciukiem i po prostu wyćwiczyć teraz konkretnie te mięśnie tutaj przy kciuku. Mogą to być oczywiście różne formy, o, może być też tak.
też w ten sposób je ćwiczyć. Oczywiście można znaleźć jakiś sposób ćwiczenia, na przykład, nie wiem, ściskać nawet jedną ręką, drugą rękę ścisnąć i na przykład przez chwilę przytrzymać, żeby te mięśnie się trochę wzmocniły. No widzicie, sporo jest tych ćwiczeń. Jeśli macie jakieś pomysły na swoje ćwiczenia, to oczywiście możecie też napisać, ewentualnie jakieś filmy zrobić, to byłoby na pewno bardzo przydatne, jeśli coś jest, czego ja nie wykorzystałem. Więc to na razie papatki i ćwiczcie sobie ładnie. Zapraszam Cię do kupienia mojej książki Gitara od motywacji do pasji. Poruszam w niej dużo tematów związanych z motywowaniem, samodyscypliną, z teorią, z przyswajaniem wiedzy. Zapraszam do zakupienia w sklepie internetowym sklep Rockday lub na Allegro. Papatki!